On opisuje taką historię łodzi, która ma sięgać daleko, daleko wstecz, zanim w Łodzi powstał pierwszy kościół, jak dobrze wiemy, dedykowany też Matce Bożej, tak jak Gnieźnieńska katedra. Ale Rachalewskiego interesowało, co było przed tym kościołem. I on odtwarza taki obraz Puszczy Łódzkiej. Bardzo mnie ucieszyło, bo tam w drugim akapicie jest, że w tej Puszczy Łódzkiej można było zobaczyć świecące się ślepia rysia.